Cześć, przed Wami Dawid Waszycki. Po raz 168 spotykamy się w magazynie Futsal w Krakowie. Tym razem by omówić 9. serię spotkań w Dywizji A, a jest o tyle ciekawie, że ta seria spotkań przyniosła nam znacznie więcej pytań niż odpowiedzi, zarówno w kontekście mistrzostwa, jak i utrzymania. Co się stało? Jakie to ma konsekwencje? Zobaczcie sami. Zaczynamy od skrótu spotkania Brotermu z AZS-em Instytutu Ekonomicznego w Krakowie. Faworytami tego spotkania niewątpliwie była ekipa Brotermu, która jest niepokonana w lidze, zwłaszcza że w pierwszej rundzie spuściła akademikom, którzy występują w lidze ogólnopolskiej, Tęgi Łomot. Ale tutaj sytuacja miała wyglądać zupełnie inaczej. Rozpoczęło się od dobrej akcji Gubały. Jednakże nie trafił bramkę, a potem mieliśmy kilka dobrych akcji Brotermu. Rozpoczęło się od znakomitej sytuacji Mateusza Kapusty, jednakże bramka wówczas nie padła. A potem mieliśmy sytuację Tadka Dziarmaki, w której znakomicie interweniował Marek Hamryszczak. Sytuacje mnożyły się i w końcu w 7 minucie mieliśmy otwarcie wyniku. Świątek zagrywa do Słeckiego, ten trafia do bramki. Szkoda, że tego nie widzicie, ale niestety w tym momencie mam dosyć kiepską jakość internetu i w związku z tym te skróty naprawdę wyglądają kiepsko, dlatego w dużej mierze musicie mi wierzyć na słowo, że w chwilę później Świątek nie dogadał już tak się dobrze z Słeckim i nie mieliśmy podwyższenia. Z kolei chwileczkę później poszła kontra, po której gola mógł strzelić Grzyb, jednakże do siatki nie trafił, a z kolei gracze Brotermu mogli sobie pluć w brodę, kiedy po tym strzale Kowalówki piłka minimalnie minęła bramkę. W minucie 11 mamy w końcu wyrównanie. Polak znakomicie zagrał piłkę Pawlęce, ten szedł do środka i potężnie uderzył lewą nogą Marek Hamryszczak bez szans i było 1-0, a potem było jeszcze ciekawiej, ponieważ mieliśmy festiwal niewykorzystanych szans. Przed szansą na danie prowadzenia swojej drużynie był Bartłomiej Polak, jednakże jego strzał, potężny strzał, trafił w poprzeczkę. A w odpowiedzi Broter mógł objąć prowadzenie, kiedy po szybkiej kontrze Świątek uderzał, jednakże jego strzał obronił Iżyk, a dobitka Kapusty trafiła w słupek. Broterm atakował w dalszym ciągu, generując albo dobry atak pozycyjny, albo kontry. Tutaj troszeczkę spóźniony do tego zagrania Świątka był Słuecki. A chwilę później mamy kolejną znakomitą sytuację. Uderzał Kowalówka, jednakże znowu piłka uderzała w obramowanie bramki i gola nie ma. Zemściło się to w minucie 17. Wówczas z dystansu uderzał Iżyk, a piłkę dobił Pawlenko i było 1-2. Gracze Brotermu mogli błyskawicznie odpowiedzieć, kiedy przed szansą stanął po tym fenomenalnym rajdzie Słuecki, ale Iżyk był na posterunku i w dalszym ciągu 1-2 i takim wynikiem zakończyła się też pierwsza połowa, a druga połowa rozpoczęła się od znakomitej akcji Mateusza Kapusty z Damianem Świątkiem, po której mieliśmy wynik remisowy, który utrzymał się raptem kilkanaście sekund, bowiem tuż po wznowieniu gry piłkę na lewym skrzydle dostał Polak, fantastyczna dwójkowa akcja i jest 2-3. Gracze Brotermu nie mieli zamiaru czekać, aż się rywal rozpędzi i błyskawicznie odpowiedzieli bramką Mateusza Kapusty i Broterm potem wrócił do tego schematu, kiedy bardzo dobrze kontrował rywala, ale brakowało szczęścia, chociażby przy tym strzale Tomasza Skaubani. Kolejna bramka to ta 32. Tutaj widzimy wysoki pressing Brotermu, odbiór w środku pola i Damian Świątek trafia na 4-3, ale potem mamy naprawdę fenomenalne chwile w wykonaniu AZS-u. Dziarmaga do Pawlenki, wysłana torpeda, trafia pod lady, mamy remis. A AZS idzie za ciosem i tą akcję domyka Bartosz Gubała w minucie 32 i AZS obejmuje prowadzenie po raz trzeci w tym spotkaniu. Gracze Brotermu mieli znakomitą szansę, by wyrównać, jednakże piłkę nad poprzeczką przeniósł Damian Świątek i zemściło się to w minucie 36 kontra AZS-u. I przed szansą Bartosz Gubała, który pięknie uderza w same widły,
jest 4 do 6. Jednakże Broter nie składa broni, cały czas atakuje w minucie 37. W takich okolicznościach, które ledwo tutaj co widać, mamy rzut karny. Do piłki podchodzi nie kto inny jak Mateusz Kapusta, który tutaj wygląda po prostu jak kilka pikseli, znaczy pikseli. Mamy 5 do 6. Z kolei w końcówce gracze Brotermu wycofują bramkarza i kończy się to bramką Pawlenki, który w ten sposób ustala wynik na 5 do 7, a AZS Uniwersytetu Ekonomicznego odnosi, przepraszam, Broterm odnosi, ponosi pierwszą porażkę w tym sezonie, przegrywając z AZS-em Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 5 do 7. Miejmy nadzieję, że kolejne skróty będą znacznie lepszej jakości, ale magazyn jest nagrywany w trakcie transmisji meczu Mistrzostw Świata i mam wrażenie, że to jakoś wpływa ujemnie na to, jak skróty są pobierane przez sieć. W każdym razie drugim meczem 9 kolejki był pojedynek MK Team Moon z Dragonami i była to niewątpliwie ostatnia szansa Dragonów, by włączyć się do rywalizacji o czołowe pozycje w tym sezonie. I początek fatalny w wykonaniu aptekarzy. Nawrot wykorzystuje podanie Szubartowskiego i jest 1 do 0. A już chwileczkę później mogło być 2 do 0, jednakże Płatek uratował sytuację, gdy uderzał Szubartowski. Jednakże gracze MK Teamu atakowali i co ciekawe stracili piłkę, po której i w tej sytuacji przed szansą stanął Świderek, jednakże Tadeusz Jąka był na posterunku. W minucie 11 mamy podwyższenie wyniku Tarnopolski do Szubartowskiego, który strzela jedną z łatwiejszych bramek w życiu. Mamy 2 do 0. Dragony próbowały, ale po prostu nie mogły. Jeszcze w pierwszej połowie przed szansą na swoją bramkę był Patryk Sadlak, ale nie zdołał pokonać Tadeusza Jamki. A w minucie 13 mamy podwyższenie na 3 do 0. Fenomenalne uderzenie z powietrza Dominika Karasia i Tomasz Płatek mógł tylko wyciągnąć piłkę z siatki. W minucie 15 w końcu szczęście uśmiechnęło się do graczy MK, przepraszam, Dragonów. Ładnie uderzył lewą nogą Maciek Filipowski i mieliśmy 3 do 1, ale jeszcze przed przerwą drugą bramkę w tym meczu strzela drugi z Maćków występujący w tym spotkaniu, Maciej Szubartowski, jest 4 do 1. Takim wynikiem też kończy się pierwsza połowa, a w drugiej połowie już mamy głównie niewykorzystane sytuacje. Tutaj strzał Rogowskiego w słupek i mamy jeszcze w tej samej akcji poprawkę Szczupaka, ale Płatek zdołał ten strzał obronić. Chwilę później kolejna sytuacja dla MK Teamu po rozegraniu rzutu rożnego. Ładną akcję ze Szczupakiem rozegrał Karaś, ale do bramki nie trafił. W odpowiedzi Dragony mogły strzelić drugiego gola, kiedy gracze... Przepraszam, tu jeszcze mamy sytuację Rogowskiego. Tak, zgadza się. A tutaj szybka akcja Dragonów i słupek ratuje MK Team. W następnej akcji znów gracze Dragonów próbowali, ale nie dali rady Tatkowi Jamce. I kolejna sytuacja. Wydawało się, że w drugiej połowie już nie zobaczymy bramek, ale mieliśmy przedłużony rzut karny. Do piłki podszedł Dominik Doniec i uderzył w same widły, podwyższając wynik tego spotkania na 5 do 1. A po chwili odpowiedział Wojtek Siłstarczyk, który z rzutu wolnego trafił na 5 do 2. W samej końcówce szansę na hat-tricka miał Maciej Szubartowski, jednakże jego strzał minął minimalnie bramkę i ostatecznie MK Team pokonał Dragony 5 do 2, odrabiając 3 punkty straty do Brotermu. Jakość skrótu, tak jak wspomniałem, jest nie najlepsza, ale pamiętajcie o tym, że zawsze te skróty już bez moich czerstwych wstawek możecie obejrzeć na kanale Ligi. Kolejne spotkanie to ostatnia szansa na utrzymanie się w lidze dla Dream Teamu. Mianowicie Dream Team podejmował Boanerges, czyli już wiadomo było, że nie będzie łatwo. 7 minuta
I mamy ładną akcję Boanerges. Konrad Łęcki podaje do Damiana Cebuli i jest 0-1. I to Boanerges, którzy występowali bez Marcina Kluzy, byli stroną dominującą. Wymuszona strata na rywalu. Konrad Łęcki strzela, ale zablokowany przez Krzysztofa Szale. Natomiast w 11 minucie mamy już 2-0. Strzał Szymona Kluzy zaskakuje Szale i jest 0-2. Po chwili Szymon Kluza mógł się wpisać na listę strzelców po raz drugi w tym meczu, jednakże tym razem jego strzał był niecelny. I Boanerges stwarzał o sobie z minuty na minutę coraz większe i coraz groźniejszych sytuacji. Tutaj próbował Dominik Domagała, ale jego uderzenie wybite z linii bramkowej. Potem mamy kolejny rajd Domagały, ale tym razem nie zdołał oddać strzału. A w 20 minucie mamy podwyższenie wyniku, kiedy na listę strzelców wpisuje się najlepszy moim zdaniem w tym meczu Konrad Łęcki. Łęcki mógł strzelić drugą bramkę już w drugiej połowie, kiedy po tym odbiorze rozegrał ładną dwójkową akcję z Dominikiem Kluzą, ale nie trafił w bramkę. I kolejna akcja to również akcja Boanerges. Przed szansą Domagała, ale niecelnie. W minucie 32 jest 4-0 dla Boanerges. Michał Nowak bardzo ładnie przebiega diagonalną i jest 0-4. I dopiero wówczas gracze Driku stworzyli sobie kilka dobrych sytuacji. Tutaj Paweł Cholewicki trafia w słupek. Jeszcze w tej samej akcji potężnie uderza Dubisz, ale jego strzał zostaje obroniony przez Dybałę. W końcu w 35 minucie Drinki zdobywają honorową bramkę. Dubisz obsługuje bardzo ładnie Żabę i jest 1-4. No ale końcówka to w dalszym ciągu dominacja Boanerges, którzy tylko dzięki Krzysztofowi Szalini zdobyli kolejnych bramek. Tutaj widzimy uderzenie Cebuli. Potem kolejna akcja, w której po raz drugi po tym rajdzie Konrada Łęckiego na listę strzelców mógł wpisać się Dominik Kluza, ale nie trafił w piłkę. I ostatnia akcja, w której miano największego pechowca tego meczu, zyskał Dominik Domagała, który ostatecznie ani razu w tym spotkaniu nie wpisał się na listę strzelców, ale nie zmienia to faktu, że Boanerges wygrali z Drink Teamem 1-4. A ostatnie spotkanie w tej serii to pojedynek Iglomenu ze Spartą Kraków i to było spotkanie, które było zdecydowanie najciekawsze. Naprawdę nie mrugajcie podczas tego skrótu, bo tyle się działo. Faworytami tego spotkania niewątpliwie był Iglomen, który wygrał poprzednie spotkanie z Boanerges i wydawało się, że tutaj Spartanie będą dla nich łatwym kąskiem, ale Spartanie mają Rafała Gruchałę, który w pierwszej minucie ruszył niczym dzik w żołędzie i tym pięknym strzałem otworzył wynik tego spotkania, a jak miał się okazać, Rafał Gruchała dopiero się rozpędzał. Minuta szósta, wyprowadzenie akcji przez Iglomen, mamy tutaj dobry strzał ścieżki, ale piłka mija bramkę. I ścieżka miał niesamowitego pecha tego dnia, ponieważ już po chwili stanął przed kolejną sytuacją, gdy po podaniu Klęka trafił w słupek w najbliższej odległości. Aż się nie chce wierzyć, że to mogło się stać, a zemściło się to w szóstej minucie. Rafał Gruchała decyduje się na indywidualną akcję, po której trafia w długi róg, jest 0-2. Potem mamy kolejną akcję, tym razem próbował Kaczmarczyk. Poszła z tego kontra. Kamil Klęk w swoim stylu ładuje piłkę do siatki i jest 1-2. Ale w minucie 8 Gołąb zagrywa piłkę na przebitkę do Grabca, który pakuje do siatki i robi się 1-3. A Iglomen nie wykorzystuje znakomitej sytuacji. A pechowcem w niej po raz kolejny Kamil Klęk. Potem mamy bardzo dobrą sytuację Patryka Kalisza, który nie trafił czysto w piłkę. I minuta 15, piękne uderzenie Gruchały z rzutu wolnego. I mamy 1-4. No ale to jeszcze nie koniec popisów Rafała Gruchały, bowiem mógł chwilę później podwyższyć, ale jego strzał obronił Waldemar Kopacz.
ale zastąpił go godnie Patryk Kalisz, który jeszcze przed przerwą strzelił piątą bramkę dla Sparty Kraków. Już w drugiej połowie mamy szaleńcze ataki Iglomenu. Rozpoczyna na 25 minucie Kamil Klęk, ale błyskawicznie na to odpowiada Patryk Kalisz, który fenomenalnie trafia w same widły i mamy 2-6. Iglomen cały czas atakuje, cały czas stwarza sobie sytuację i po jednej z nich piłkę do siatki ładuje Ochel, ale w minucie 30 po tej dość kontrowersyjnej sytuacji i podaniu Kaczmarczyka trafia Kalisz i robi się 3-7. Wydaje się, że Spartanie są totalnie bezpieczni, ale Iglomen wyrzuca piąty bieg i pytanie jest tylko to, czy wystarczy im czasu. Bardzo dobre uderzenie króla strzelców prawej strony, czyli Kamila Klęka z dystansu, jest 4-7. W minucie 34 bohaterem kolejnej akcji ponownie Kamil Klęk. 5-7. A w minucie 35 do siatki trafia Grzegorz Pancerz i naprawdę robi się cieplutko, bowiem jest już 6-7. A w końcówce Iglomen miał jeszcze kilka bardzo dobrych sytuacji. Przede wszystkim kluczowa była ta sytuacja, w której Ochel ze ścieżką nie zdołali wyładować piłki do siatki, reklamując tutaj jeszcze zagranie ręką. Potem kolejna bardzo dobra sytuacja już przy wycofanym bramkarzu, ale Michał Ścieżka nie dał rady, a w odpowiedzi próbował jeszcze Dudzik. Niczego to jednak nie zmieniło i ostatecznie po bardzo dramatycznym, znakomitym spotkaniu Iglomen i rodzinne restauracje ulegają Sparcie Kraków 6-7. I jeszcze piątka kolejki, dziewiątej kolejki, przepraszam najmocniej, to jest dywizji B. A zobaczmy, jak wygląda w przypadku dywizji A. W bramce mamy Tatka Jamkę z MK Teamu, w polu Rafał Gruchała, który zostaje graczem kolejki, sami widzieliście przed chwilą za co. Również w piątce kolejki mamy trzech innych graczy, którzy podobnie jak Rafał po raz drugi znajdowali się w piątce kolejki, mianowicie Pawła Pawlenkę z AZS-u Instytutu Akademicznego w Krakowie, Macieja Szubartowskiego z MK Teamu oraz Konrada Łęckiego z Boanerges. A zanim przejdziemy jeszcze do tabeli, to musicie jeszcze wiedzieć o tym, że rozgrywaliśmy również pierwszy ćwierćfinał Pucharu Ligi i mieliśmy tam drużynę z dywizji A, mianowicie MK Team, który rywalizował z Elefanti. Tak jak wspominałem w zapowiedziach, było to bardzo ciekawe spotkanie z tego względu, że Daniel Klim już mierzył się z MK Teamem w poprzednim sezonie, kiedy był graczem Sparty Kraków. I zobaczcie, jak tym razem to się skończyło. Początek naprawdę niesamowicie dobry dla ekipy Elefanti. W drugiej minucie rozpoczyna strzelanie Dariusz Janiszyn i robi się 1-0, ale gracze MK Teamu nawet nie zdążyli jeszcze ochłonąć. Już było 2-0 po tym golu Roberta Dąbrowskiego, ale MK Team lubi przegrywać dwiema bramkami w początkowym fragmencie meczu i szybko wziął się do roboty. Tutaj przed szansą Dominik Doniec. Również w kolejnej akcji to Dominik Doniec mógł się wpisać na listę strzelców. Ponownie fantastycznie obsłużony przez Karasia, ale struk na posterunku. I w końcu w czwartej minucie sam Dominik Karaś musiał wziąć sprawę w swoje nogi. Genialne uderzenie, jest 1-2. Ale jeżeli ktoś stwierdził, że ten strzał był genialny, to Dominik Karaś wówczas stwierdził: potrzymaj mi piwo. I zobaczcie, co zrobił w tej akcji. Jeszcze lepiej. Kolejna torpeda, jest 2-2. I dało to taki wiatr w żagle graczom MK Teamu, że każda kolejna akcja pachniała golem. Tutaj nie dał rady Radłowski, znakomita interwencja Struga. Dopiero wówczas gracze Elefanti spróbowali zagrozić bramce rywali, ale na posterunku Jamka. A i co więcej, poszła z tego kontra. Rogowski, piękne przejście na lewą stronę, uderzenie z prawej nogi, jest 2-3. I jeszcze ta sama minuta, kolejna akcja MK Teamu. Karaś do Tarnopolskiego, ten kładzie bramkarza i jest 2-4.
Gracze MK Teamu nie mieli zamiaru zrezygnować z ciśnięcia rywali. Tutaj próbował karać Szubartowskim, ale Struk zdołał z tej opresji wyjść obronną ręką. A w odpowiedzi mieliśmy kontrę, po której Szymon Burkat strzelił bramkę kontaktową. Następnie mamy dwie znakomite sytuacje Grzegorza Rogowskiego. Tej pierwszej w bramkę jeszcze nie trafił, a w minucie 20 w ostatniej akcji pierwszej połowy Grzegorz Rogowski po raz drugi w tym meczu wpisuje się w ten oto sposób na listę strzelców. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 3-5 dla MK Teamu. W drugiej odsłonie MK Team grał dalej zdecydowanie lepiej. Mógł szybko podwyższyć wynik, jednakże strzał Radulskiego został obroniony. A w odpowiedzi mieliśmy odbiór Szymańskiego, po którym przed szansą stanął Dąbrowski, ale piłka do siatki nie trafiła. W minucie 25 piękna akcja Radowskiego, który objechał rywala i strzelił z dystansu, jest 3-6. I Elefanty musiał zacząć ryzykować, wycofało bramkarza i w jednej z akcji w minucie 31 straciło piłkę. Damian Burkat musiał ratować się faulem, za co został ukarany czerwoną kartką i sytuacja Elefanti dodatkowo się pogorszyła. Generowało to sytuację dla MK Teamu. Tutaj Szubartowski stanął około ze Strugiem, ale nie trafił do siatki. Potem mamy dobry odbiór Radłowskiego. Już po uzupełnieniu składu, jednakże strzał Szubartowskiego został obroniony. A w minucie 32 wydawało się, że Elefanti wróci do gry, ponieważ genialnie uderzył Daniel Klim i było 4-6. Jednakże temat tego, kto awansuje do półfinału, postanowił zamknąć Maciej Szubartowski, który zastosował wysoki pressing, wymusił straty i strzelił gola w minucie 35. A potem mamy jeszcze strzał Roberta Dąbrowskiego, faul na Tadku Jamce i przedłużony rzut karny, który wykonuje Dominik Doniec, jednakże jego uderzenie nad poprzeczką. Na otarcie łez, na pożegnanie z Pucharem Ligi dla Elefanti zostaje jeszcze bramka Łukasza Szymańskiego, ale nie zmienia to faktu, że ostatecznie Elefanti przegrywa z MK Teamem 5-7, odpada z rozgrywek. MK Team w półfinale czeka na zwycięzcę meczu NH Hattrick. Jeszcze raz komplet wyników w Dywizji A. Brotherm ulega Asdesowi Ustetokenicznego 5-7, pierwsza porażka Brothermu w bieżącej edycji. MK Team wygrywa z Dragonami 5-2, Drink Team ulega Boanerges 1-4, a Iglomener Junior Restauracje przegrywa ze Spartą Kraków 6-7. W ligowej tabeli bardzo spłaszczyła nam się czołówka, bowiem dystans między pierwszym a trzecim zespołem to tylko 3 punkty. Brother ma 22 punkty, Boanerges 21, a z kolei MK Team ma punktów 19. To również jest ciasno między czwartym a szóstym miejscem. Iglomener Junior Restauracje ma punktów 13, AZS punktów 12, a Aptekarze 11. Natomiast coś się ruszyło w strefie spadkowej. Mowa tutaj o Sparcie Kraków, która zainkasowała 4 punkty i zbliżyła się na 7 punktów do bezpiecznego miejsca. No i ma jeszcze iluzoryczne szanse, żeby się utrzymać. W przeciwieństwie do Drinków, które co prawda matematycznie mają jeszcze szanse, ale wydaje mi się, że porażką z Boanerges raczej przyklepali to, że w przyszłym sezonie zagrają w Dywizji B. I zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądała przyszła kolejka. Następna kolejka rozgrywek w Nowogródzkiej Elicie. We wtorek pojedynek Brothermu ze Spartą Kraków i to jest właśnie mecz Sparty Kraków, który pokaże jej, czy ma szansę w ogóle pomyśleć o utrzymaniu. No a Brotherm na pewno będzie chciał wrócić na zwycięskie tory. O 20 w środę, jak zawsze ciekawy pojedynek Iglomenu i MK Teamu. Iglomen na pewno jest bardzo rozłoszczony po porażce ze Spartą, a MK Team potrzebuje punktów, bo jest w końcu mistrzem i broni tytułu mistrzowskiego. Także tutaj nie powinno zabraknąć emocji, jak również w dwóch kolejnych spotkaniach. Drinki na pewno nie ułatwią zdania Dragonom, które będą chciały się oddalić na bezpieczną odległość od strefy spadkowej.
A w ostatnim spotkaniu akademicy z Uniwersytetu Ekonomicznego będą podejmowani przez wicemistrza ligi Boanerges. I tutaj też na pewno będziemy mieli bardzo ciekawe widowisko. Będziemy mieli również spotkanie pucharowe, w którym drugi z ćwierćfinałów, w którym drużyna Boanerges będzie podejmować niepokonany w dywizji B zespół Ukrainy. Jeżeli chodzi o klasyfikacje indywidualne w dywizji A, to w klasyfikacji strzelców prowadzi Damian Świątek, który ma 34 trafienia. Na drugim miejscu mamy Dominika Karasia z MHTiMu z 15 bramkami. Mateusz Kapusta może się pochwalić 13 golami, a Jakub Działowy i Rafał Gruchała mają po 12 goli. Maciej Szubartowski z MHTiMu ma bramek 11. Natomiast Paweł Pawlenko, najlepszy strzelec AZS-u, i Kamil Klęk, najlepszy strzelec Igloomenu, po 10 goli. Z kolei Patryk Sadlak z Dragonów ma 9 trafień. W klasyfikacji asystentów prowadzi Mateusz Kapusta z 11 asystami. Z kolei Dominik Karaś ma asyst 9, a Krzysztof Miśkowicz i Przemysław Hrachowicz po 8. Czterech graczy legitymuje się 7 asystami. Mówię tutaj o Macieju Szubartowskim, Rafale Gruchale, Dominiku Kluzie oraz Macieju Filipowskim z Dragonów. I w klasyfikacji kanadyjskiej przewodzi gracz Brotherhamu, czyli Damian Świątek, 40 punktów. Po 24 punkty ma Dominik Karaś oraz Mateusz Kapusta. 19 punktów zgromadził do tej pory Rafał Gruchała, a 18 punktów piąty w klasyfikacji Maciej Szubartowski, przepraszam cię, Maćku. Z kolei po 14 punktów ma Jakub Działowy z Dragonów oraz Pawlo Pawlenko z AZS-u, a 13 Kamil Klęk z Iglomenu. Na kolejnych miejscach bracia Kluzowie, Szymon Kluza i Marcin Kluza, którzy mają odpowiednio 12 oraz 11 punktów. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. W przyszłym tygodniu transmitujemy mecz Elefanti z Hattrickiem. Serdecznie zapraszam na transmisję. Widzimy się na hali oraz w kolejnych magazynach. Cześć!